I tuż po walce jest z nami Łukasz Rusiewicz. No niestety przegrana walka. W trzeciej rundzie takie miałem wrażenie, jakby troszkę ci powietrza zabrakło. A możliwe, może straciłem też motywację do treningu, już 65 lat mam skończone, ostatni rok na pewno boksuję. Dostałem propozycję, poproszono mnie nawet, żebym tu zaboksował. No to trzeba przyznać Michałowi. Jesteś grzeczny, nie odmawiasz. Nie odmawiam, to może zbyt w porządku, o co chodzi. No, może by troszkę zaskoczył przygotowanie swoim, bo naprawdę solidnie, silnie bił, ma jeszcze tam sporo do nauki, no ale wszystko ale, przed nim. Ale widać było, że trafiał, on tak dość celnie to robił, wiesz o co mi chodzi, tak jest, wyprowadził ten cios, to ten cios doszedł, no. No może nie bije jeszcze na maksa silnie, na maksa technicznie, no ale ma dobre predyspozycje, osobiście chciałbym dostać taki narybek jak Michał i zrobiłbym z niego coś. Mówisz, że coś z niego będzie? Tak, ja mu życzę jak najlepiej. No, nowy cruiser na pewno nam się na naszym rynku polskim zawodowym przyda. No, w boksie amatorskim zrobił co mógł. No, na co ma czekać? Lata uciekają. Niech boksuje. A Łukasz, ty już tak od dłuższego czasu myślisz o tym odejściu i to myślisz, że to już teraz ten rok ostatni? Kurczę, ciężko mi z tym skończyć, też przyznam. Wiem, że to... Robię to bardzo długo, naprawdę, uwierzcie mi. Może też przez te telefony robię to tak długo. Ostatnio się kształciłem i może tutaj ciut mego braku kondycyjnego w przygotowaniu. Ale coś tam robię, żeby w końcu z tym skończyć. Słuchaj, no gratulować no, trzeba Michałowi, no bo naprawdę fajną walkę zawalczył. Widać było, że ma pomysł, wie co robi, tak? No na pewno. Nie będę się tu może do jakichś kelnerów przygotowywać. Po co jego promotorzy, trenerowie, no nie wiem, jak jego zaplecze promotorskie wygląda, mają mu nabijać sztuczne rankingi. No właśnie, no druga walka no, z tobą, no to odważnie, naprawdę. Słyszałem też tak, że miałem być w debiucie, no ale druga walka. Wszystko przed nim naprawdę, niech trenuje ostro, niech się nie poddaje. Na pewno, co bym mu proponował, gdzieś obycia tego ringu zawodowego, niech tam pojedzie gdziekolwiek na sparingi, jeżeli nie ma takiego zaplecza finansowego, że tutaj ściągnąć do Warszawy sparing parterów. Niech jeździ, to jest dla niego naprawdę, będzie spora nauka. Łukasz, dzięki wielkie za rozmowę, nie przeszkadzam, odpoczywaj. No i do zobaczenia, już tym razem może jako trener z nowymi, młodymi chłopakami. Mój młody trener jest obecnie na Mistrzostwach Polski Młodzików. Ma już na pewno wywalczony srebrny medal. Stąd jedziemy wprost do Poznania. Będziemy mu kibicować, żeby tego mistrza zdobył. I tego ci życzę. Dziękuję, również sobie tego życzę. Pozdrawiam Boxer.org. Dzięki.